ale to było otwarcie sezonu. Ogromne ryby, hamulce trzeszczały, wędki się wyginały po sam dolnik. Masakra! Cześć wszystkim, Michał Kukowski, Wagner Fishing Polska. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim tym, co subskrybują mój kanał, śledzą mnie intensywnie, zawsze mi podpowiadają, co robię źle, co robię dobrze, dają mi pomysł na kolejny film, więc jeszcze raz dziękuję, a jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Czerwiec to, jak wiadomo, intensywny sezon dla sumiarzy, ponieważ czas start, wszyscy już z oczekiwaniem ruszyli na kochaną swoją rzekę, kochaną swoje jezioro w poszukiwaniu olbrzymich ryb. A tak jak widzieliście u mnie w Szczecinie na moich social mediach, był mega intensywny, ponieważ pierwsze trzy dni to była wizyta Jakuba Wagnera w Szczecinie, ponieważ zostaliśmy zaproszeni razem z Grzegorzem do wielkiego projektu filmowego, który już zaczął się w Szczecinie. I pierwszy odcinek właśnie nagrywaliśmy tutaj na mojej kochanej Odrze, a kolejne już niedługo będziemy nagrywać na Warcie, na Wiśle, więc będzie się działo. Powiem wam tak, scenariusz do tego filmu chyba już lepiej nikt by nie mógł napisać, ponieważ łowimy ogromnego byka, 241 cm. Zobaczcie to. O, tu się dzieje w ogóle. Wstaję. Nie ma szans nawet, żeby tego podnieść. Czegoś? Masa? Tak, masa. Piękna ryba! 241 cm. Po prostu coś niesamowitego. Amazing fish. Jaka wielka. Akcja niesamowita, ponieważ namierzyliśmy tego byka w ciężkim bardzo miejscu, gdzie według mnie i według chłopaków ta ryba nie powinna miała miejsca w ogóle wyjechać, ponieważ powinna zostać zablokowana w tych drzewach, która stała, i powinna nam wejść w te zaczepy. Ale udało się, trochę mieliśmy szczęścia i wyszło. Tak jak mówię, napłynęliśmy, Grzesiu napłynął, ponieważ pływaliśmy jego łódką, Grzesiu napłynął, ja podałem zestaw. Nie czułem brania w ogóle, tylko podniosłem lek, ponieważ ta ryba krążyła w tych drzewach i tylko widzieliśmy głowę. Nie wiedzieliśmy, jaki to jest rozmiar ryby, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, pod jakim ona dobrym kątem stoi, żeby podać zestaw, ale mówię, dobra, zjeżdżam, spróbuję. Dało mi się, według mnie, idealnie podjechać do tej ryby. Trzymam wędkę i nagle czuję takie leciutki opór, ale to był naprawdę leciutki opór. Podnoszę kija i mówię do chłopaków, chyba ma. Wcinam beton. I nagle mówię do Jakuba, do Grześka, zaczep. I nagle ten zaczep się obudził. Ja myślałem, że to wypadnę z łódki. Uciekliśmy od razu z tych zaczepów, Grzesiek odpalił spalinę i wyciągnęliśmy tą rybę na otwartą wodę. Nie wiedzieliśmy do końca, jaki to jest rozmiar ryby, ponieważ tak jak mówiłem, ryba chowała się w drzewach i tylko pokazywała swoją wielką głowę. I po chwili Jakub odpala panoptiksa z Grzeszkiem, patrzą się na ekran i łapią się za głowę. Ja już wiem, że jest grubo, ale mówię, wygram tą walkę, wyciągnę tą rybę. I po 10 minutach wyjeżdża kolos. Jakub mówi, big fish, amazing fish. Szybko do brzegu spłynęliśmy, miara 241 cm. Masakra, jaka wielka ryba. Krótka sesja, ryba wraca do wody. No chyba lepiej scenariusza nie dało się napisać tego filmu. Powiem wam tak, ja jestem mega zadowolony, Jakub też, Grzesiek tak samo. Masakra. Jestem mega, mega szczęśliwy, że się udało. Ale to, co się działo dzień wcześniej, to też można napisać gruby scenariusz. Słuchajcie tego. Wypływamy o 24 z Grześkiem. Mija punkt 12. Zaczynamy wędkowanie. Wkładamy zestawy do wody. Namierzamy po chwili ogromną rybę, która 8 razy pobiera nam zestaw leciutko i nie chce się dać wyciągnąć. Zawsze albo wypluwa, albo wypina się po paru sekundach. No masakra, zli jesteśmy, ponieważ nie mogliśmy do tej ryby się dobrać, ale już pojechaliśmy do domu, spłynęliśmy, ponieważ do chyba 3 w nocy nad tą rybą pracowaliśmy, ale się nie udało. I o 6 rano SMS od Grzeszka, płyniemy po niego. Ja mówię, dobra, dawaj, jestem gotowy. O 9 rano wypływamy, jesteśmy na łowisku o 10. Ja ustawiam kamery, żeby przygotować wszystko do nagrywania. Grzeszek wkłada żywca do wody. I nagle ryba wychodzi, ja patrzę na Grzeszka, a już ta ryba pobiera zestaw i już odjeżdża z Grzeszkiem. Ja mówię, wow, tak szybko. Grzeszek przechodzi na dziób, zacina, siedzi. Zobaczcie to.
kręty polka po. Jezus. Ile ma Grzesiu? 215. 215. Jeden napływa, drugi koluje lub na zmianę. Różnie to u nas bywa. Czasami jest po prostu jeden zacina i też koluje. To jest po prostu wspólny team working, jak to mówię. Nie ma tutaj moja, twoja, jest zawsze wspólna ryba. Udaje nam się wyciągnąć piękną rybę, 215 cm, ślady tarła są. Po szybkiej sesji ryba wraca do wody, wracamy do domu. O 17 znów SMS, płyniemy. Trzeba się rozgrzać przed przyjazdem Jakuba, bo to było dzień wcześniej. No to wypływamy, płyniemy moją łódką i widzę taką barkę właśnie, co tutaj idzie za mną jest, która strasznie mieli wodę, bełty straszne. I wchodzę w te bełty i patrzę pełno sumów pod powierzchnią. Napływam rybę, zobaczcie to. Fajna ryba, pod 200 około. Silny jest ty. Czy silny jest? Główka, bo przynajmniej będzie buta. Dzikie spalić. Szeroki ten ogon miał. Ale jest ty, on jest taki silny. Co tu się dzieje? Jaka ryba? Ale nie zastanawiał się, co nie? Dobry. Pięknie. Zobaczcie, trzeba zawsze rybę jeszcze przytrzymać trochę, żeby się dotleniła po ciężkim holu. Ryba naprawdę była silna. Trochę dała nam w kość. Równe 200. Ale byczek niesamowity, o, już, o. Jeszcze chwilę, Grzesiu go przytrzyma. A nóżki, oj, pa. Poszedł? O, ogonem tu zamachał nam. Dwie piękne ryby 1 czerwca i potem następnego z Jakubem 241. Coś niesamowitego. Ale to jeszcze nie koniec super tygodnia. Przyjeżdżają do mnie w tygodniu, już zaczynałem goście, z którymi pływam dzień w dzień. Łowimy różne ryby, małe, średnie. Jak było dobry kijek? Miękki, twardy? Mięciutki. Poszedł. Big fish. Big fish. Monster fish. Jednego dużego byka tracimy pod łódką. Chłopacy z Rybnika przyjechali. Pozdrawiam was. Potem miałem chyba 3 wyprawy na zero, ale to tak bywa. To, czasami z tymi rybami, no jak z kobietami, czasami nie chcą z nami w ogóle współpracować. No i przyjeżdża do mnie Bartek. Nie, dzień wcześniej jeszcze przyjeżdżają do mnie chłopacy z Niemiec. Namierzam piękną rybę, która oszukuje nas 2 razy i wypina się. Ja mówię, no nie. Bo to jest tak, wiecie co, ten czerwiec to jest taki miesiąc, gdzie te ryby nie chcą jeść, tylko one bardziej zabijają swoje przynęty. Te, co przy pyskach im fruwają. Według mnie, to jest taka moja teoria, może się mylę. Nie wiem, jak jest u was, dajcie mi znać. No i na drugi dzień przyjeżdża do mnie Bartek. Ja mówię do Bartka, mam dużą rybę namierzoną, płyniemy. A Bartek do mnie mówi, a ja pierwszy raz na suma, nigdy suma nie holowałem. Ja mówię, wow, dobra, damy radę, spokojnie. Płyniemy i po godzinie czasu ryba uderza mi w zestaw, ale się znów nie wcina. Ja mówię, ja pierdzielę. Dobra, zmieniam totalnie taktykę, zmieniam totalnie zestaw, używam haków Ebro, trójek. W innym miejscu po prostu wbijam przynęty ten hak w żywca. Napływam drugi raz, siedzi. Dobijam go na 4 razy potężnie i daję kija Bartkowi. Mówię, masz, baw się, zobacz to. Ale luz, ja już myślałem, że spadł. Ale jest zły, ale jest on zły strasznie.
Dawaj, dawaj, dawaj. Ale jedzie. Masakra. A nogi mam jak z baty. Uważaj. Ja pierdzielę. Ole, łe. Masakra. Puszczenia. Ole. O. Ale odpłynął. Gratulacje. Poszedł. Dzięki. No więc tak jak widzieliście, intensywny początek czerwca mieliśmy. Codziennie guiding, codziennie klienci, plus jeszcze wizyta Jakuba w Szczecinie. Naprawdę działo się. Ja wszystkim życzę udanego sezonu. Niech śluz będzie z wami, niech się wędki gną po sam dolnik. I wszystkich pozdrawiam jeszcze raz i dzięki za subskrypcję. Hej.